Witajcie moi kochani. Dzisiaj w nowym roku, w pierwszym dniu tego nowego 2023 roku. I jak co roku, tak i tym razem wielu może się zastanawiać, co przyniesie ten nowy rok? Czy będzie lepszy niż poprzedni? Czy nic złego się nie wydarzy w ciągu najbliższych 365 dni? A co z cenami? Do jakiego poziomu wzrośnie inflacja, i tak dalej, i tak dalej? Pytań moglibyśmy mnożyć i mnożyć. Znając nasze społeczeństwo, to raczej narzekamy i się obawiamy, niż dziękujemy i żyjemy radosną nadzieją, prawda? No i niestety okazuje się, że nasza postawa i nastawienie mają ogromny wpływ na to, jak faktycznie przeżyjemy ten najbliższy rok. Dlatego dziś, moi drodzy, chciałbym. Nas wszystkich zachęcić, zachęcić słowami samego Jezusa. Słowami, które dla mnie osobiście są zarówno dziwne, jak i pokrzepiające, ilekroć je czytam. Słowami, które czasem troszkę traktujemy jak dziecinną bajkę, niż życiowe prawdy. Jednak czy Jezus nie powiedział, że mamy stawać się jak dzieci? Moi kochani, chciałbym, abyśmy razem przyjrzeli się fragmentowi, który. Jezus powiedział, a który jest zapisany w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale w wersetach od 24 do 34. Jest to część kazania na górze, podczas którego Jezus przemawiał do tłumów: do tłumów ludzi, którzy przyszli, by słuchać tego, co ma do powiedzenia, ludzi, którzy byli spracowani, obciążeni, przeciążeni podatkami i okupacją rzymską, ludzi. Którzy czekali na to, co słynny rabin z Galilei im powie. A mówi on tak: nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego mówię wam, przestańcie się martwić o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie, u, zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzy, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania, to dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, to czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się, i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, albo w co się ubierzemy. O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Chciałbym zacząć od tego, że nasza ufność w dużej mierze zależy od naszej pamięci. Gdy wybieramy nieufność, to często oznacza to, że nie pamiętamy albo nie chcemy pamiętać tego, co już miało miejsce w naszym życiu. Ktoś kiedyś powiedział: Historia uczy, że człowiek się z niej nie uczy. I często. Niestety, często w naszym życiu jest tak, że historia naszego życia z Bogiem uczy, że się z niej nie uczymy, ponieważ nie wierzymy cennych lekcji, które z tego życia i doświadczenia Boga wypływają. Zanim przejdziemy do omawiania naszego tekstu i do przyjrzenia się kilku lekcjom z niego wypływających, to chciałbym zwrócić jeszcze uwagę i zacytować inne słowa Pana Jezusa. Wypowiedziane tuż przed jego aresztowaniem, a są zapisane w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale i 35 wersecie, gdzie Jezus zwraca się do swoich uczniów, garstki uczniów, która została przy nim, i pyta ich tak: Gdy was posyłałem bez sakiewki, bez torby i sandałów, to czy czegoś wam brakowało? Odpowiedzieli mu: Niczego. Widzicie, moi kochani, że nasza ufność w dużej mierze zależy od naszej pamięci. Gdy zapominamy o Bożym łaskawym prowadzeniu, Jego cudach oraz zaopatrzeniu, to wówczas mamy problem z zamartwianiem się, troską oraz obawami o to, co będzie. Dlatego tak ważne jest, abyś po pierwsze pamiętał o Bożym wcześniejszym prowadzeniu. Być może potrzebujesz założyć sobie jakiś dziennik, w którym będziesz notować to, w jaki sposób Bóg Cię prowadzi. Być może będziesz potrzebować założyć jakiś Notatnik, w którym będziesz wypisywał te wszystkie Boże cuda, których doświadczyłeś w swoim życiu, aby później do nich wrócić, kiedy przyjdzie taka potrzeba. A więc po pierwsze, pamiętaj o Bożym wcześniejszym prowadzeniu, a po drugie, pamiętaj o tym, co powiedział sam Bóg, o Jego obietnicach prowadzenia Cię. Dlatego mamy Słowo Boże, mamy Księgę, która została nam dana. I która przetrwała do naszych czasów, i dzięki której możemy cieszyć się tym, że Bóg cały czas do nas przemawia. A więc ucz się tego, yy, tych Bożych, yy, Bożych prawd, zarówno w doświadczaniu Boga, w wcześniejszym doświadczaniu, jak i w tym, jak czytasz Pismo Święte. A teraz, moi kochani, wrócimy do naszego tekstu z Ewangelii Mateusza pięknego i tak jak wspomniałem na początku, trochę trącącego bajką. Ponieważ kiedy czytamy, to wielu z nas może sobie pomyśleć no tak, no Jezus Jezusem, Jego słowa, Jego słowami, a życie życiem. No czyżby? Czy to nie jest słowo, które powinno dzisiaj nas pokrzepiać, kiedy stoimy przed kolejnym rokiem, w którym tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy. Kto by bowiem pomyślał jeszcze rok temu, że wybuchnie tak straszliwa wojna, jaka ma miejsce w naszej sąsiedniej Ukrainie? A więc skupmy się trochę na tych słowach i przejdźmy do kilku lekcji. Lekcja pierwsza brzmi: zastanów się, komu naprawdę służysz. Całą swoją wypowiedź na temat zmartwienia i zamartwiania się, Jezus rozpoczyna od podkreślenia najważniejszego. Komu służysz? Jakby Jezus chciał przez ten tekst, przez ten werset 24 powiedzieć, zapytać nas, komu naprawdę służysz? Wiecie, można mieć tylko jednego pana. Rozważ pewną myśl. Prawie każdy, kto nie kocha Boga i go nie naśladuje, służy jakiejś formie pieniężnej. Choć można się zarzekać, że tak nie jest, to będzie to raczej próba. Oszukiwania samego siebie, niż stwierdzenia faktu, prawda? Zauważmy, że generalnie pieniądze są najważniejszym wyznacznikiem wszystkiego. Pieniądze określają wartość i nadają wartość. Pewnie pieniądze zapewniają bezpieczeństwo oraz stwarzają możliwości. Pieniądze w końcu i dążenie do nich yy, i zdobywania coraz większych ich zapasów zaprząta wiele myśli i zabiera mnóstwo uwagi. Przecież w życiu jest tak. I większość z nas, o ile nie, niemalże prawie 100% populacji, żyje w takim przekonaniu, przeświadczeniu, że to pieniądze są najważniejsze. Dlatego wybieram lepiej płatną pracę. Dlatego rezygnuję z mniej płatnej pracy, aby podjąć lepszą pracę, jeśli chodzi o zarobkowanie. I tak dalej, i tak dalej. Generalnie, jako ludzie, szukamy jeszcze większych pieniędzy. Albo jeszcze większego komfortu finansowego. I można byłoby tu zadać oczywiście pytanie czy w związku z tym pieniądze są złe? Absolutnie nie. pieniądze są neutralne, to nasze nastawienie do nich może być złe. I wiecie, pieniądze są potrzebne do życia, ale to Bóg do tego życia jest niezbędny. Zapamiętaj tę prawdę, pieniądze są potrzebne do życia, ale to Bóg do tego życia jest niezbędny. Pamiętaj również, że pieniądze są wspaniałym sługą, ale okropnym panem. Pieniądze mogą służyć nam, a nie my im. Pieniądze mają nam służyć, a my nie możemy im służyć. Bowiem pieniędzmi możemy służyć Bogu, a nie wykorzystywać Boga, aby służył nam tymi pieniędzmi. Bóg nie jest jak dzin z lampy. Powiemy jakąś modlitwę, jeszcze okraszemy ją stwierdzeniem w imię Jezusa i teraz biedny Bóg już stoi pod ścianą i musi nam spełnić nasze życzenie, bo w imieniu Jezusa było powiedziane. Nie, Bóg nie jest dzinem z lampy. Bóg jest dobrym Ojcem, który wie, czego nam potrzeba, zanim nawet to powiemy. Ale nie możemy wykorzystywać Go do tego, by polepszać sobie komfort materialny. Więc jeszcze raz, zastanów się, komu naprawdę służysz. Jeśli będzie to Bóg, jeśli naprawdę będzie to Bóg, to on zawsze cię zaopatrzy. Zawsze. Bo Bóg nigdy nie zostawia swoich sług. Jeśli będą to pieniądze, to może się okazać, że Bóg będzie ci już do niczego niepotrzebny. Jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie. Kiedy powiadam o służbie Bogu, to nie oznacza to zawsze jakiejś pełnoetatowej służby, typu misjonarz, pastor czy jakiś nauczyciel słowa. Natomiast chodzi mi raczej o życie nastawione na służenie Bogu ponad wszystko i dostosowywanie tego życia właśnie do Bożych standardów, do Bożych wymogów i do tego, w jaki sposób On pragnie prowadzić moje życie. A więc po pierwsze, zastanów się, komu naprawdę służysz. Po drugie. Zła hierarchia ważności generuje zmartwienia. Zauważmy, Jezus mówi, przestańcie się martwić. Oznacza to oczywiście, że On wie, że zmartwienia są czymś stale występującym w naszym życiu. Niech podniosą rękę te osoby, które w minionym roku, 2022, nie martwiły się o nic wcale. Wiecie, kiedy patrzymy na te słowa Jezusa, kiedy On mówi, przestańcie się martwić, to w jego argumentacji istotne jest e, takie zwrócenie naszej uwagi na pewną hierarchię ważności. Mianowicie w życiu są rzeczy ważniejsze niż pokarm i ubranie, które przecież są absolutnymi podstawami naszego funkcjonowania, prawda? Jednak Jezus mówi, w życiu jest coś ważniejsze. Okazuje się, że dla samego Jezusa jest coś ważniejsze niż nawet ta podstawa. Mówi o tym na końcu, kiedy stwierdza: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Dziwne słowa, ale on to powiedział. Innymi słowy, jakby Jezus chciał nam zakomunikować: Szukajcie tego, co moje, a ja zadbam o to, co Twoje. Drogi słuchaczu, troszcz się o sprawy Pana a Pan będzie się troszczył o Twoje sprawy. Czy to oznacza, że teraz mam rzucić pracę i pojechać do Głady Lupy jako misjonarz? No jeśli Bóg Cię do tego powoła, to tak, ale jeśli Bóg Cię do tego nie powołuje, to niech Cię boska ręka strzeży przed takim krokiem. Te słowa, które Jezus powiedział, oznaczają raczej, że możemy żyć tutaj już, Królestwem Bożym oraz... Możemy je rozprzestrzeniać w naszych codziennych obowiązkach, w naszej pracy, w naszej szkole czy w życiowym powołaniu. Jesteś dobrym, jesteś ślusarzem, to bądź najlepszym ślusarzem. Wychwalaj Pana, kiedy wykonujesz swoją pracę. Jesteś hydraulikiem, chwała Bogu. Wykonuj swoją pracę dla chwały Bożej. Kiedy trzeba, pomagaj innym. I podkreślaj, że to jest Boża Łaska i Boże Królestwo w ten sposób się rozprzestrzenia. Te słowa również oznaczają, że to, co Boże, powinno być dla nas ważniejsze od tego, co życiowe. I choć dziwnie to brzmi, to jednak Jezus zdaje się mówić tak, ufaj bardziej mi, niż swoim możliwościom. Ponieważ wiecie, no, cały świat nasz funkcjonuje mniej więcej w taki sposób, że pieniądze, wpływy, jakieś y, możliwości, jakieś znajomości, to one w większości przypadków. W jakiś sposób decydują o naszym losie, przynajmniej tak by mogło się wydawać wielu. Ale Jezus tutaj nie pozostawia złudzeń i żadnej wątpliwości. Mówi ufaj bardziej mini swoim możliwościom. A więc, po pierwsze, a więc po drugie, zła hierarchia ważności generuje zmartwienia. Po trzecie, proste przykłady niosą głębokie lekcje. Dalej. Jezus, jakby swoim słuchaczom, wskazuje palcem na dwa przykłady ze świata przyrody, które były dookoła nich. Oni, gdzieś tam, ci słuchacze, siedzieli sobie na jakiejś łące, na jakimś poletku, pewnie większym. Była tam trawa. No i Jezus wskazuje na ptaki i na kwiaty. Zachęca, abyśmy uczyli się po pierwsze od ptaków. Hmm, ciekawy, prawda? Ptaki są przedsiębiorcze, ale są wolne od zmartwień. Mimo, że nie mają stodu, to każdego dnia znajdują pokarm. Powiedzcie mi, kto stoi za ich zaopatrzeniem? Odpowiedź udziela sam Jezus Bóg. Bóg zaopatruje je wszystkie. W naszym przypadku Boże zaopatrzenie jest większe niż kilkanaście, kilkadziesiąt ziarenek yy, jakiegoś pokarmu dla ptaszka. Nasze zaopatrzenie jest większe, bo potrzebujemy więcej niż ptaki i znaczymy więcej niż one. Posłuchaj jeszcze raz tych słów, które wypowiada nasz bawiciel. Jesteście dużo ważniejsi niż one. Drogi słuchaczu, jeśli wierzysz, że Bóg może zaopatrywać zwykłe ptaki, to czemu nie miałbyś wierzyć, że może zaopatrzyć i ciebie? Mało tego. Dalej Jezus zachęca, abyśmy uczyli się od polnych kwiatów. No nie, no teraz to, panie Jezu, przesadziłeś. Od zwykłych, polnych kwiatów mamy się czegoś uczyć? Tak. Po pierwsze, mamy się uczyć tego, że są nietrwałe i mało przydatne, a jednak hojny Bóg jest tak bardzo hojny wobec rzeczy tak szybko przemijających, to czy nie miałby być gotowy zrobić dla nas o wiele więcej? Jeśli Bóg jest aż tak hojny wobec rzeczy, które są przemijające, to cóż, cóż będzie gotowy zrobić dla nas, dla istot, które pokochał? I wiecie, to zdanie może brzmieć różnie w naszych uszach, ale by tę prawdę przyjąć, potrzebna jest, uwaga, wiara. Może dlatego Jezus gani swoich słuchaczy za ich małą wiarę, podczas gdy jedno spojrzenie dookoła powinno im uzmysłowić bezsensowność zamartwiania się. Pewien badacz Nowego Testamentu, Robert Maus, powiedział kiedyś tak: Zamartwianie się jest praktycznym ateizmem oraz obrazą dla Boga. Kiedy zamartwiamy się, to tak naprawdę nie mamy wiary, nie ufamy Bogu, że on chce być i może być w sytuacji, o której się martwimy. I choć to prosto brzmi, to jest to trudne do wykonania. Dlatego tak bardzo potrzebujemy wzrastać w wierze, o czym Biblia wielokrotnie podkreśla, kiedy mówi wzrastajcie w własce i poznaniu, wzrastajcie w wierze, budujcie się w wierze. Moi drodzy, naszym zadaniem jest wzrastać w wierze, aby kiedy przyjdzie nam patrzeć na te proste przykłady z życia dookoła nas i wyciągać z nich głębokie lekcje duchowe, to aby zawsze za tym Stała wiara, głęboka wiara w Boże Słowo. A więc po trzecie, proste przykłady niosą głębokie lekcje. Po czwarte, Ojciec zna potrzeby swoich dzieci. I wiecie, obawiam się, że zbyt wiele naszych trosk o przyszłość wynika z nieświadomości tego, kim jest Bóg i jaki On jest dla nas. Bóg jest wszechwiedzący. Prawda? Więc jeśli Bóg jest wszechwiedzący, to zna nasze potrzeby, zanim nawet my się zorientujemy, że je mamy. Przecież, jako wszechwiedzący Bóg, no to będzie wiedział, co jest za zakrętem. Dalej wierzymy w to, że Bóg jest wszechmogący, prawda? Jeśli Bóg jest wszechmogący, to wie, jak nasze potrzeby zaspokoić lub pomóc nam je zaspokoić. Niestety, Ogromnym naszym problemem jest zbyt często to, że bardziej koncentrujemy się na naszych potrzebach niż na naszym Bogu. Opowiem pewną sytuację, pewne świadectwo z naszego życia, mojego i mojej rodziny. Otóż, kiedy 10 lat temu przeprowadziliśmy się do miejscowości, w której obecnie mieszkamy, do Działdowa, aby tutaj zająć się kościołem, ewangelizować i prowadzić służbę Pańską, no to. Nie mieliśmy auta, w sensie wcześniej mieliśmy, ale ono już było w takim stanie, że musieliśmy je no, coś z nim zrobić. Udało mi się jeszcze je sprzedać za 400 zł, no niestety okazało się, że ze złomowania tego auta byłoby lepsze dla mnie, bo bym wtedy dostał 500 zł, a więc straciłem stówę na tym aucie, tak śmiejąc się troszkę. No ale nie mieliśmy auta. Potrzebowaliśmy auta, żeby tutaj służyć i żeby funkcjonować. No i. Zaczęliśmy się modlić, bo nie mieliśmy ani pieniędzy, ani pomysłu na to, jak to coś wykombinować, żeby te auto zdobyć. No i modlimy się z moją żoną o auto. <laughs> do jakiś czas człowiek, z którym studiowałem teologię, dzwoni do mnie po kilkumiesięcznej przerwie, mianowicie skończyłem studia w czerwcu, a przeprowadziliśmy się do działdowa we wrześniu a jego telefon był gdzieś w październiku, albo w listopadzie, już dokładnie nie pamiętam. No i dzwoni i... no i tam oczywiście w jakiejś powstępnej rozmowie zadaje nam, mi pytanie. Mówi, słuchaj Arek, mam tutaj... zarobiłem tam ileś i, i chciałbym jakoś wesprzeć Waszą służbę. Powiedz mi, czy wolelibyście pieniądze, czy może auto? Bo mam na oddanie. I choć to brzmi bardzo cudownie, to tak właśnie było. Mówię, mówię co? Modlimy się o auto i potrzebujemy je po prostu. Więc ów brat sprezentował nam swoje auto. Wprawdzie przechodzone, ale dobre, w bardzo dobrym stanie. Zadbane, i mogliśmy przez kilka lat, zanim to auto się popsuło. Mogliśmy nim jeździć i Bogu służyć. Wiecie, naszym ogromnym problemem jest zbyt często to, że bardziej koncentrujemy się na naszych potrzebach niż na naszym Bogu. Ten przykład, który przed chwilą opowiedziałem, jest prawdziwy i pokazuje, że Bóg dba o nasze potrzeby. Pamiętaj, że jeśli poszedłeś za Jezusem, czy poszłaś za nim, to Bóg stał się Twoim Ojcem, Twoim Tatą, dobrym Tatą, takim, takim który troszczy się o swoje dzieci. Takim, któremu na swoich dzieciach bardzo zależy. I takiego ojca, takiego tatę poznał żyjący w XIX wieku w Anglii, człowiek, którego być może już poznaliście w jakiejś literaturze, może słyszeliście o nim. Nazywał się George Miller. Założył sierocińce w Bristolu, w Anglii, w których ostatecznie opiekowano się około dziesięcioma tysiącami sierot. Co na tamte czasy było absolutnym i niepodważalnym, i no, ogromnym przedsięwzięciem. I chciałbym przeczytać teraz dwa fragmenty z książki o nim. Książka nazywa się George Miller: ojcie, Ojcem dla Sierot. I tam czytamy tak: W tym samym czasie, gdy George ufał Bogu, że przyśle pieniądze na następny budynek, dom dla Sierot przechodził przez trudności finansowe. Były dni, w których nie było nawet szylinga na pokrycie kosztów jego prowadzenia. Za każdym razem jednak George modlił się i pojawiało się dokładnie tyle pieniędzy, ile było potrzebne na codzienne koszty funkcjonowania. Zauważmy, że George modlił się o pieniądze na kolejny budynek, podczas gdy w ten pierwszy potrzebował pieniążków tak, na funkcjonowanie. Dalej czytamy tak, czasami pieniądze przysłali ludzie z drugiego końca świata, którzy słyszeli o domu dla sierot i o Georgiu. Mała dziewczynka mieszkająca na farmie w Nowej Zelandii przysła przysłała szylinga, którego zarobiła sprzedając jajka. Pasterz z Australii przysłał banknot, gdy ktoś dał mu do poczytania książkę o Georgiu. Niektórzy nie dawali pieniędzy, ale wartościowe przedmioty. Nierzadko zdarzało się, że do domu dla sierot Przychodziła paczka z pierścionkami, naszyjnikami z pereł i broszkami z zaleceniem, by je sprzedać i otrzymane pieniądze wykorzystać dla domu, dla sierot. Jeszcze jedna historia, nieco dłuższa, ale no, sprawiająca, że w, w naszych oczach pojawiają się łzy. Któregoś dnia, wcześniej rano, gdy Abigail miała 8 lat, Przyszła do domu dla sierot. George w swoim gabinecie rozmawiał właśnie z Johnem Wrightem o tym, ile nowych broszurek powinno się wydrukować w drukarni. Gdy podniósł głowę i wyjrzał przez okno, zobaczył, jak szczęśliwa Abigail bawi się w ogrodzie. Uśmiechnął się sam do siebie, ciągle jeszcze się uśmiechał i wyglądał za okno, gdy rozległo się pukanie do drzwi i weszła opiekunka domu pierwszego. Przepraszam, że przeszkadzam, pastorze Miller. Powiedziała: Ale to się stało. Dzieci są gotowe do śniadania, a w całym domu nie ma nic do jedzenia. Co mam im powiedzieć? George stał. Zajmę się tym, daj mi tylko minutkę odpowiedział. Zanim poszedł do jadalni, domu pierwszego, znalazł Abigail w ogrodzie i zawołał ją Abigail, Abigail, chodź do mnie! Dziewczynka podbiegła do niego. Co się stało? spytała. George chwycił ją za rękę. – Chodź, zobaczysz, co Bóg zrobi – powiedział, ruszając w stronę jadalni. Wewnątrz zastali 300 dzieci, stojących w równych rzędach za swoimi krzesłami. Przed każdym dzieckiem na stole leżał talerz, nóż, widelec i łyżka oraz stał kubek. Ale nie było żadnego jedzenia. George, wiedział, przepraszam, George widział, jak oczy Abigail robią się wielkie ze zdumienia – aż wreszcie dziewczynka spytała szeptem – A gdzie jest jedzenie? – Bóg ześle – odpowiedział jej po cichu, a potem zwrócił się do wszystkich dzieci. – Nie mamy dużo czasu, dzieciaki. Nie chciałbym, żebyście spóźniły się do szkoły, więc pomódlmy się. Dzieci pochyliły głowy, a George pomodlił się prostymi słowami. – Boże, dziękujemy Ci za to, co dasz nam do jedzenia. Amen. George podniósł głowę i uśmiechnął się do dzieci. Możecie usiąść, powiedział. Nie miał pojęcia, skąd pojawi się jedzenie, za które właśnie podziękował, ani jak znajdzie się w domu dla sierot. Wiedział tylko, że Bóg nie zawiedzie swoich dzieci. Głośny hałas przysuwających po podrywnianej podłodze krzeseł wypełnił na kilka chwil jedalnie. Trzysta dzieci usiadło posłusznie przed swoimi pustymi talerzami. Hałas Przesuwanych krzeseł nie ustał jeszcze całkowicie, gdy rozległo się pukanie do drzwi. Puk, puk. George podszedł i otworzył. Przed nimi stał piekarz z wielką tacą wspaniale pachnącego chleba. Pastorze Miller, powiedział, nie mogłem w nocy spać. Cały czas myślałem o tym, że rano będziecie potrzebować chleba i że powinienem wstać i upiec go dla wszystkich. Więc wstałem o drugiej w nocy i zrobiłem dla was trzy tace. Myślę, że wam się przyda. <noise> George uśmiechnął się szeroko. Bóg pobłogosławił nas dzisiaj przez ciebie, powiedział, odbierając od niego tacę z chlebem. Są jeszcze dwie na dodał piekarz. Zaraz je przyniosę. Po kilku minutach wszystkie dzieci jadły świeżo upieczony, smakowity chlebek. W tym momencie rozległo się następne pukanie do drzwi. Puk, puk. Tym razem był to mleczarz. Kiedy... Które zdjął czapkę i zwrócił się do George'a. Sir, będę potrzebował waszej pomocy, jeżeli to możliwe. Pękło koło w moim wozie tuż przed waszym domem. Będę musiał zdjąć z wozu cały ładunek, żeby je naprawić. Mam dziesięć pełnych baniek mleka. Przyda się wam? Potem, patrząc na dzieci siedzące w równych rzędach przy stole, dał do... oczywiście za darmo. Przyślijcie tylko kogoś po nie. Nigdy nie naprawię wozu z załadowanym Takim ciężarem. George wysłał do pomocy 20 najstarszych dzieci, i niedługo potem w kuchni było już 10 baniek mleka, które nalewano dzieciom do kubków. Wystarczyło na pełen kubek dla każdego i zostało jeszcze trochę do herbaty na lunch. Pół godziny po tym, jak George i Abigail weszli do jadalni, 300 sierot wychodziło z niej z pełnymi żołądkami. Wiecie! Kiedy czytałem tę historię pierwszy raz, to pomyślałem sobie: czy to jest możliwe? Wiecie, nie było mnie wprawdzie tam, nie byłem świadkiem tych wydarzeń, ale jest to opisane w tej książce, w książce, która jest biografią i która opisuje życie wiary George'a Millera. I wiecie, gdybym nie wierzył w Boga, który stworzył cały wszechświat, to pewnie nigdy nie uwierzyłbym, że takie cuda się zdarzają. Ale wierzę w to, że Bóg jest i że jest wszechmogący, że jest dobry i chce nas prowadzić i wskazywać nam drogę, i że w każdym naszym zmartwieniu, opresji i trudnościach jest w stanie pokazać nam drogę wyjścia. Tylko szczerze powinniśmy się zastanowić, każdy z nas, czy jesteśmy gotowi poddawać się jego prowadzeniu. A więc po czwarte, Ojciec zna potrzeby swoich dzieci. I piąty, ostatni punkt na dzisiaj. Nie znasz jutra, więc ciesz się dzisiaj. W tych 11 wersetach, które przeczytaliśmy z Ewangelii, trzykrotnie pojawia się zdanie wykrzyknikowe: Nie martwcie się. I końcowe: Nie martwcie się wyraźnie wskazuje na zwykłą bezsensowność martwienia się o przyszłość, która przecież jeszcze nie nadeszła, prawda? Większość z nas. Ma tendencję do zamartwiania się na zaś, Jezus zaś, ma tendencję do gaszenia tego niepotrzebnego w nas zapału. I wiecie, jedna z najtrudniejszych lekcji z tego fragmentu brzmi: Nie ma sensu zamartwianie się o coś, co jest niepewne, a przyszłość jest niepewna. Jeszcze raz: Nie ma sensu zamartwianie się o coś, co jest niepewne, a przyszłość jest niepewna. W zamian tego ciesz się tym, co masz dzisiaj, ponieważ nie masz pewności, czy twój jutrzejszy dzień przyniesie Ci tyle dobra, którego doświadczasz dzisiaj. A więc, ponieważ nie znasz jutra, ciesz się tym, co masz dzisiaj i uwielbiaj Boga za to, że możesz, nie wiem, zjeść, możesz się napić, możesz przeczytać książkę, przeczytać Boże Słowo, spotkać się z bliskimi, jakkolwiek. I na koniec kilka wniosków, które są taką odpowiedzią na pytanie, jak zatem wejść w nowy rok i ten kolejny rok przeżyć. Po pierwsze, nie żyj bezsensownymi zmartwieniami, żyj pełnym sensu i prawdy Bogiem. Po drugie, nie koncentruj się na złych wiadomościach do ciebie dochodzących, a ich nie brakuje. Koncentruj się na dobrym Bogu i tym, co on ma tobie do powiedzenia. Po trzecie, Bardziej szukaj Boga i bardziej Mu służ, żyjąc świadomości, że to On jest Panem twojej przyszłości, a nie twoja praca, zdolności czy znajomości. Bo gdyby nie Bóg, to żadna twoja znajomość, umiejętność nie pomoże ci. No i po czwarte, regularnie czytaj Pismo Święte i módl się regularnie, ponieważ tylko dzięki odpowiedniej diecie Będziesz mieć siły zdrowo funkcjonować. I tego Wam, kochani, życzę na ten rok 2023. Niech Wasze życie będzie wypełnione Bożą opieką, wypełnione Jezusem, który jest zaopatrzycielem i który pragnie nas prowadzić. Nie martwcie się o to, co będzie jutro. Żyjcie tym, co jest dzisiaj i uwielbiajcie Pana za dzisiejszy dzień. Bądźcie błogosławieni i do usłyszenia w następnym materiale z Bogiem.